Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie po raz kolejny, e, miesiąc październikiem jest, e, miesiąc październik jest miesiącem mediacji, dlatego e, dzisiaj chciałabym przedstawić sporo informacji na ten temat, ale myślę, że informacje, które Państwu przydadzą się e, w sytuacji, kiedy faktycznie doszłoby do konfliktu, e, czy też jakichś problematycznych e, spraw e, w Państwa najbliższym otoczeniu. Proszę Państwa, mediacja jest to próba polubownego rozwiązania sporu pomiędzy zwaśnionymi stronami, próba ugodowego rozwiązania sporu. Jest to bardzo ważne, aby próbować w obecnych czasach wykorzystywać tę metodę. Ponieważ jest to metoda najtańsza, najbardziej skuteczna i najbardziej efektywna. Jak miło jest, kiedy możemy zobaczyć, jak osoby, które przed chwilą e, miały problem, podają sobie rękę i widzą e, rozwiązania, co więcej, możliwość współpracy na przyszłość. Jednak widać, że w naszym społeczeństwie coraz więcej jest przekonania do tego, żeby w ten sposób rozwiązywać konflikty. Prezes Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim zwrócił się z prośbą do Polskiego Centrum Mediacji, aby mediatorzy prowadzili dyżury, w ramach których udzielaliby Państwu informacji dotyczących mediacji. Myślę, że to jest bardzo ważne, aby ta informacja e, płynęła do Państwa i abyście Państwo wiedzieli, w jaki sposób e, można konstruktywnie i mądrze rozwiązywać problemy. Jako rzecznik konsumentów e, mam doświadczenie w zakresie e, rozwiązywania takich sporów pomiędzy e, konsumentami a przedsiębiorcami. Dzieje się to u mnie bardzo często, kiedy to y, konsument przychodząc i przedstawiając swój problem, chciałby go rozwiązać jak najszybciej i jak najprościej. Takie metody są możliwe dzięki bezpłatnej y, formie przeprowadzania mediacji np. przez inspekcję handlową y, i wszelkie jej delegatury. Bardzo dużo spraw dotyczących prostych, e, życiowych spraw e, przekazuje do mediacji właśnie do inspekcji handlowej w Piotrkowie Trybunalskim. W 80% te sprawy są rozwiązywane polubownie z korzyścią dla obu stron. Ważne jest również, że wszelkiego rodzaju spory, na przykład, e, które dotyczą. Umów y, telekomunikacyjnych mogą być rozwiązywane bezpłatnie, również w ten sam sposób. Wystarczy, proszę Państwa, wypełnić wniosek, przesłać go do inspekcji handlowej, czy też do y, delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Łodzi. Takie wnioski są u mnie dostępne. Pomagam Państwu w wypełnianiu takiego wniosku i każdorazowo informuję o całej procedurze. Kolejną metodą rozwiązywania sporów jest też i arbitraż, który z dobrym skutkiem wykorzystywałam w tym roku, kiedy to arbiter bankowy rozstrzygnął spór pomiędzy konsumentem a instytucją, która świadczy usługi finansowe. Jest to bardzo ważne, dlatego że takie rozwiązywanie sporów. Jest dla Państwa najkorzystniejsze. Większość z nas boi się sądu, boi się y, iść ze swoim problemem do sądu, ale także błahe problemy, które y, mogłyby wpływać na coraz większą ilość spraw y, kierowanych do sądu, nie są nam potrzebne. Dlatego ta metoda jest jedną z najlepszych metod. Proponuję również rozwiązywać sprawy w tak zwanych polubownych sądach konsumenckich, przy delegaturach inspekcji handlowych czy też przy prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej lub też Komisji Nadzoru Finansowego. Takie spory rozwiązywane są również z korzyścią dla stron. Istotną cechą mediacji, proszę Państwa, jest to. Że strony przeprowadzają całą procedurę poufnie i polubownie. Poufnie to znaczy, że inne osoby nie muszą się dowiadywać o tym, w jaki sposób doszło do porozumienia i jak to porozumienie pomiędzy stronami wygląda. U mnie w biurze dostępne są zawsze wnioski o przeprowadzenie mediacji. Zawsze pomagam Państwu w wypełnieniu tych wniosków i przekazaniu do odpowiedniej e, instytucji. Od miesiąca listopada mediatorzy z Polskiego Centrum Mediacji w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godzinach od 10 do 12 będą prowadzić dyżury informacyjne w Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Mazowieckim. Serdecznie Państwa na te dyżury zapraszam. Mam nadzieję, że informacje na temat mediacji, które będą przekazywane Państwu w ramach pełnionych w ten sposób dyżurów, okażą się cenne i przydatne. Zapraszam również do mnie do biura, gdzie można pozyskać informacje na temat mediacji, które są prowadzone w sprawach konsumenckich. Dziękuję bardzo.